Witajcie na kanale Dzieciaki testują. Dzisiaj kolejne książeczki z serii Akademii Mądrego Dziecka od wydawnictwa Egmont, ale są to inne książeczki, bo dotychczas z tej serii mogliście u nas widzieć recenzje książek kartonowych, które wyglądają o właśnie tak. Ostatnio właśnie pokazywałam Wam m.in. Słodki domek. Zobaczcie, te są dużo mniejsze, dużo cieńsze, chudsze i nie są już kartonowe. Są to książki już takie standardowe, jak każda inna książeczka. A jak antylopa, B jak bąbel, takie książeczki mamy. A w serii jest jeszcze C jak cesarz, D jak detektyw, E jak eklerki. Literkowe przedszkole to wspaniała seria, dzięki której najmłodsi poznają litery i nowe słowa. Zabawne historie z życia przedszkolaka, kolorowanki, zagadki i rebusy pomogą dzieciom w łatwy sposób zapamiętać alfabet i przygotować się do nauki czytania i pisania. No i powiem Wam, że coś w tym jest, bo książeczki są strasznie fajnie skonstruowane. Taka mała, niepozorna książeczka, a tyle w sobie zawiera. A jak antylopa, jest to historia o niewidzialnej antylopie. O, tutaj jeszcze na początku możemy podpisać, do kogo należy książeczka i mamy też literki A do pokolorowania. I jest to historia o niewidzialnej antylopie. Maja sobie wymyśliła, że w przedszkolu siedzi obok niej niewidzialna antylopa i potem z tą antylopą wyszli na dwór do ogródka przedszkolnego szukać skarbów na literę A. I okazało się, że dzieci znalazły bardzo dużo tych skarbów na literę A, nawet takich, o których pani nie miała pojęcia. Ja sama nie miałam pojęcia, że ten skarb, zaraz dojdziemy sobie tutaj do niego, tak się nazywa. O! Aglet, końcówka od sznurowadła. Bardzo fajnie, że nawet możemy się czegoś z tych książeczek nauczyć, jakichś nowych słówek. I na końcu mamy też do rozwiązania co nieco, jak już przeczytamy całą historię, to mamy do kolorowania, mamy rebusy do rozwiązywania i troszkę tego tutaj jest zagadka, jest też tutaj do kolorowania z gwiazdeczkami, te pola trzeba pokolorować. Tutaj mamy też rebus. I B jak bąbel. Jest to książka o piesku, który przyszedł do przedszkola. Został przyprowadzony do przedszkola. Na początku oczywiście też mamy do pokolorowania literki B. Przyszedł on z Bartkiem do przedszkola i cały dzień z przedszkolakami spędził i bardzo tutaj się dużo działo. Zauważcie jeszcze, że literki na daną literę są pogrubione, wyraźnie napisane. Bóg bordowy, boks Ser Bąbel, Bartkiem i tak dalej, tak przez całą książeczkę właściwie się przewijają właśnie te wyrazy na B i są one wtedy pogrubione. Piękne ilustracje, bardzo fajne, kolorowe ilustracje, które bardzo umilają czytanie. Jestem zachwycona tą serią książeczek. Myślę, że pewnie zaopatrzymy się również w pozostałe książeczki z tej serii, bo są naprawdę świetne i bardzo fajne historie. A więcej o nich przeczytacie na naszym blogu, w opisie do filmu jest link, bardzo gorąco Was tam zapraszam. A ja się już z Wami żegnam, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych filmach.